Podczas kiedy oni chlali na imprezach, ja się ciężko uczyłem, podczas kiedy oni ruchali, ja studiowałem języki programowania, podczas kiedy oni mieli problemy z przejściem do następnej klasy, ja siedziałem do późnej nocy z materiałami naukowymi, podczas kiedy oni wyzywali mnie od przegrywów, śmieciów, dziwactw społecznych i inceli, ja wiedziałem, kto jest prawdziwym wygranym, podczas kiedy oni dali balowali po klubach, ja skończyłem dobre studia. Dzisiaj oni mają własne firmy z kadrą ludzi pod sobą, piękne partnerki, jedno dziecko, a drugie w drodze, drogie mieszkania, domy, luksusowe samochody, wycieczki do krajów, których 3 czwarte przeciętnego polskiego społeczeństwa nawet nie potrafi pokazać na mapie. Ja natomiast zapierdalam u Janusza za 3500 netto jako magazynier na umowę na zlecenie. Do tego 1 czwarta etatów w KFC na czyszczeniu stołów i nalewaniu koli za 400 PLN, również na umowę na zlecenie. Pracuję powyżej 60 godzin tygodniowo. Dalej jestem samotny. Nigdy nie trzymałem dziewczyny za rękę. Mieszkam w głównokawalerce, którą będę spłacał do końca życia. Jeżdżę najtańszą opcją Ubera. Wszyscy po skończeniu liceum dawno o mnie zapomnieli. Nawet nie wiedzą po pięciu latach, że ktoś taki jak ja jeszcze żyje. Na wakacjach byłem ostatni raz 6 lat temu z mamą i tatą nad morzem. Ale ja zachowałem jedno. Honor.